Cześć, witamy w tym odcinku. Na podnośniku mamy rozbite BMW X3 z USA z 2019 roku. Tutaj z właścicielem zastanawialiśmy się nad przyczyną wypadku i chyba przyczynę znaleźliśmy. Popatrzcie się, tutaj mamy koło z BMW z rocznika 18. 44 tydzień 18 roku, czyli najprawdopodobniej te koła były na tym BMW i zastanawialiśmy się, dlaczego mogło dojść do wypadku. I popatrzcie się, tutaj mamy taką bardzo prawdopodobną przyczynę. Opona już w ogóle nie ma bieżnika. Tutaj nawet gdzieś widziałem, bo się ukułem. O, tutaj już wystają druty z opony, czyli auto nie miało odpowiedniego hamowania. Mogło się po drodze ślizgać. Myślę, że jak spadłby deszcz, to kierowanie takim samochodem byłoby bardzo utrudnione. Myślę, że to mogło być, tak jak tutaj z właścicielem rozmawialiśmy, główny powód wypadku. Sami ocencie, jak ta opona wygląda. Sprawdzimy drugą z przodu oponę. Tutaj sprawdzam akurat felgi, czy są proste. A druga opona nie jest lepsza. Jest totalnie zniszczona. Tutaj widać, jak już druty strzelają i idzie wybulwienie. Może nie widać, ale czuć przynajmniej pod palcem. Ale to nie jest... To jest taki temat szybki. Cały materiał na temat BMW z USA X3 opiszemy w kolejnym filmie. Także my teraz sprawdzamy pozostałe felgi, czy są proste, i wjedziemy samochodem na pomiar geometrii. Także piszcie w komentarzu, czy też u siebie na warsztatach spotykacie taki stan opon w autach klasy premium. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.